Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy także naszych przyjaciół, którzy przy telewizorach uczestniczą w katechezie. Kochani, kropelka radości to spotkanie z samym Panem Jezusem. Pozdrawiamy Was i zapraszamy do wspólnego udziału w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest spotkanie z Panem Jezusem na katechesie. Słuchajcie ładnie ręce i rozpoczniemy naszą Eucharystię piosenką, którą przywitamy Pana Jezusa, naszego Pana, obecnego wśród nas. Przeżegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I wyśpiewamy Jezusowi. Zaszczepmy ręce. Bądź pozdrowiony, gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź. My zapalimy zamiast lamp szczęśliwe wyspy naszych serc. Bądź pozdrowiony, gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź. My zapalimy zamiast lamp szczęśliwe wyspy naszych serc. Kochani, mówi się o nas, że jesteśmy istotami społecznymi. To znaczy, że od urodzenia aż do śmierci przeżywamy wśród ludzi, przebywamy wśród ludzi. I wśród tych ludzi mamy różnych przyjaciół. Może być nim jakiś kot czy pies. Kto ma przyjaciela wśród zwierząt z was? Kogo masz? Ja mam małego króliczka. Pięknie. Ty masz kogoś? Nie mam. Nie mam. Nie ma. A może być jakaś maskotka, którą bardzo lubicie? Kto ma jakąś maskotkę, z którą się nie rozstaje? Ja na przykład, kochani, często chodziłem do dzieci przedszkolnych, bo lubiły bardzo tę maskotkę, takiego właśnie pieska, który z nimi rozmawiał. I cieszył się bardzo, kiedy dzieci także z nim rozmawiały. Może być, kochani, takim naszym przyjacielem komórka, prawda, czy laptop. Kto z was ma komórkę? Laptopa nie macie? Ale często jest przyjacielem telewizor. Macie w domu telewizor? No właśnie, więc możemy z niego przyjaźni korzystać. Także szczególnie chłopcy zbierają wspaniałe proporce sportowe. To są proporce ministrantów z miejscowości Kamieńsk, którzy cieszą się tym i bardzo bywają takie przypadki, że biorą nawet do domu z plebanii te proporce, żeby się nimi pocieszyć. Kochani, tych przyjaciół jest wiele. Ja na przykład przez pewien czas, będąc w waszym wieku, miałem przyjaciół, a nimi były ryby w akwarium. Jeden z moich kolegów miał akordeon, z którym się nie rozstawał nigdy. A także często przyjaciółmi są książki. Może macie jakąś ciekawą książkę, którą chacie do niej wracacie. Jaką masz? Mam różne książki. Która z was jeszcze ma jakąś ciekawą książkę? Ja na przykład bardzo lubiłem czytać, będąc w waszym wieku, Serce Amicisa. Opowiadało tam o wielkich wydarzeniach dzieci, które niosły pomoc ludziom w potrzebie. Ale kochani, wyrastamy z tych książek, prawda? Jak będziesz już starsza, na pewno inną sobie książkę znajdziesz. Znudzą nam się może rybki w akwarium, znudzą nam się nawet programy telewizyjne. Także mamy przyjaciół wśród ludzi. Macie jakąś koleżankę czy kolegę, który, prawda? Także, kochani, przyjaciółmi naszymi są nasze części garderoby. Buty, sukienki, spodnie, ubrania, ale z nich wyrastamy. Nie wyrastamy i nie odejdziemy z takiej księgi przez dużą literę K, którą otrzymaliśmy w prezencie od samego Pana Boga. A tą księgą to jest Pismo Święte. Pismo Święte jest listem Pana Boga skierowanym do każdego człowieka. I w tym przesłaniu Pana Boga Pan Bóg pragnie jednego. Abyśmy uwierzyli w to, że nas kocha, i że chce, żebyśmy się zbawili, czyli usuwali zło z naszego życia i starali się tak postępować,
jak Pan Jezus w tej księdze pisze. Pismo Święte ma dwóch autorów. Wyjątkowa księga, jedyna w świecie. Zostało przetłumaczone na wszystkie języki świata i narzecza. Najważniejszym autorem Pisma Świętego jest Pan Bóg. Ale Pan Bóg, którego zobaczyć nie możemy, pragnie, by pomagali Mu w Jego pisaniu listów i przesłaniu, jaki jest w Piśmie Świętym, ludzie. I to z różnych stanów, z różnym wykształceniem i z różnych miejscowości. I dlatego też Pismo Święte otrzymuje drugiego autora, człowieka, ale po to, by on nie popełnił błędu i powiedział to, na czym zależy Panu Bogu, Pan Bóg daje mu specjalny przywilej. A tym przywilejem to jest natchnienie. Natchnienie to jest takie uzdolnienie człowieka, dane od Pana Boga temu człowiekowi, żeby to, co Pan Bóg przekazuje w Piśmie Świętym, on dokładnie napisał czy przekazał ustnie, żeby tam nigdy nie było błędu. Ale Pismo Święte nie chce być księgą nauk przyrodniczych, matematyki, fizyki, chemii, prawda, czy geografii. Pismo Święte to jest księga religijna. I dlatego nie dziwi nas, że z wyjątkami Pisma Świętego spotykamy się na katechezie przedszkolnej, szkolnej, ponadpodstawowej, podczas szafowania sakramentami świętymi, a uroczyście zasiadamy, by spotkać się z przesłaniem tej księgi na mszy świętej podczas liturgii słowa. I Pismo Święte zawiera 73 księgi, a dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary Testament przygotowuje nas do wielkiego wydarzenia, jakie dokonuje się, gdy Pan Jezus jako Syn Boży przychodzi na ziemię. Czyli Stary Testament uprzedza wydarzenia związane z życiem i działalnością Pana Jezusa. I dlatego też będziemy chcieli o tym wszystkim się dowiedzieć na naszych katechezach. I tu chciałbym, abyście sobie przypomniały, że Pismo Święte, Biblia, inaczej księga, kiedyś tak wyglądało. Stary Testament, który przygotowuje nas na przyjście Pana Jezusa, był przez Pana Boga przekazywany około 2-3 tysięcy lat. Różnie to było. Najpierw ludzie, ci natchnieni, którzy otrzymali ten przywilej od Pana Boga, ustnie przekazywali te prawdy od Boga. Z kolei spisywano je w różnoraki sposób. I było tak, kochani, że niektóre części Pisma Świętego spisano w IX wieku, inne w VIII wieku, przed narodzeniem Pana Jezusa wszystko, inne w VI wieku, a także gdzieś w III czy II wieku. I dopiero tak zwani kompilatorzy, skrybowie łączyli większe zbiory, także powstał właśnie egzemplarz Starego Testamentu. Warto, kochani, dowiedzieć się, kim byli ci natchnieni pisarze, ludzie, którzy swoimi słowami przekazywali prawdę, jaką otrzymali od samego Pana Boga. Szczególnie wielką rolę w pisaniu Pisma Świętego Starego Testamentu odgrywali prorocy. Takim wielkim prorokiem, który żył kilkaset lat przed narodzeniem Pana Jezusa, gdzieś w VIII wieku przed Chrystusem, był prorok Izajasz. Niezmiennie wykształcony człowiek, którego Pan Bóg powołuje, by przypominał swoim rodakom, Żydom, prawdę o tym, że jest jedyny Bóg. I powoli mówił o tym, kim będzie Zbawiciel, Mesjasz, na którego Żydzi oczekiwali, kiedy ludzie zerwali przyjaźń z Panem Bogiem i odeszli od Pana Boga. On będzie mówił o tym, że mamusią Pana Jezusa będzie dziewica. Mówi o to, dziewica pocznie i porodzi syna, prawda? Że Pan Jezus będzie Synem Bożym.
Także będzie mówił o tym, dziecię nam się narodziło, Bóg nam jest dany, a jego imię to Bóg obecny wśród ludzi. To wielki prorok Izajasz, prorok wielki. Drugim wielkim prorokiem był prorok Jeremiasz, kapłan, także żyjący kilkaset lat przed narodzeniem Pana Jezusa, który nie miał łatwej misji. Już jako dorosły człowiek został wezwany na proroka, chociaż już wcześniej Pan Bóg go powołał przed jego narodzeniem. On z kolei dużo mówił Żydom o tym, że przyszły Mesjasz, Pan Jezus, będzie cierpiał, będzie znienawidzony przez niektórych ludzi i przez cierpienie, a nawet i śmierć zbawi każdego człowieka. To prorok Jeremiasz. Trzecim wielkim prorokiem Starego Testamentu to jest prorok Ezechiel. Ezechiel ma wyjątkową rolę i misję. Kiedy Żydzi dostali się do niewoli babilońskiej, on tam też poszedł z nimi do Babilonu. I kiedy Żydzi przeżywali rozterki, że są zniewoleni, że może Pan Bóg ich opuścił, stanął Ezechiel wśród swoich rodaków i powiedział: Pan Bóg nie zawinił, że dostaliście się do niewoli, to wy przez odejście od Pana Boga zniewoleni zostaliście. A znakiem obecności Pana Boga wśród was ja jestem. I podtrzymywał ich na duchu, żeby wiedzieli, że Bóg nigdy człowieka nie opuszcza, szczególnie w nieszczęściu. To wielki prorok Ezechiel. I czwartym wielkim prorokiem Starego Testamentu jest prorok Daniel. On także przeżywa niewolę ze swoimi przyjaciółmi i w szczególny sposób wśród tych, którzy zniewolili Żydów, mówi o tym, że jest jedyny prawdziwy Bóg, któremu prorok Daniel pragnie służyć. Jest cudowny sposób uchroniony przez Pana Boga od zniszczenia go przez dzikie zwierzęta, a także przez sytuację wyjątkową, kiedy jego przyjaciół kazano wtrącić do ognia, olbrzymiego pieca, i Pan Bóg ich w tym wszystkim uchronił. Czyli mamy czterech wielkich proroków Starego Testamentu. Prorok Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel. I wszyscy oni przybliżają swoimi pismami i naukami na przyjście na ziemię Pana Jezusa. Ale także mamy w Starym Testamencie tak zwanych małych proroków. Jest ich kilkunastu. I oni też odgrywają wielką rolę w kontekście przyszłych zadań, jakie spełni na ziemi Pan Jezus. W taki sposób przez Pismo Święte Pan Bóg przygotowuje nas na spotkanie ze słowami i czynami Pana Jezusa. Kto z was ma w domu Pismo Święte? To pięknie. Warto było, kochani, czasem otworzyć je na jakimś przesłaniu proroka, czy Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, czy Daniela, albo tych mniejszych proroków. Otworzyć chociaż jedno czy dwa zdanie, przeczytać i zapytać się: Panie Jezu, co chcesz przez tego proroka mi powiedzieć, żebym ja zmienił swoje życie? Bo, kochani, Pismo Święte nie jest tylko i wyłącznie do czytania. Pismo Święte odczytujemy. Staramy się realizować to przesłanie na piśmie, w naszych słowach i w naszych czynach. Złóżcie ładnie ręce i niech każdy w myśli powtarza za mną: dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten piękny list, jaki nam dajesz, a jest nim Pismo Święte. Dziękujemy Ci za proroków, za ludzi, którzy współpracują z Tobą jako współredaktorzy Pisma Świętego. Dajesz im charyzmat nieomylności, natchnienie, aby to przekazywali, co Ty im każesz przekazywać, żeby nie popełniali żadnego błędu. Wiemy o tym, Panie Jezu,
że Pismo Święte nie jest księgą nauk przyrodniczych, ale księgą religijną, w której chcesz nam pomóc, abyśmy się zbawili. Za to wszystko Ci, Jezu, dziękujemy. I nasze postanowienie, abyśmy po powrocie do domu otworzyli jakąś księgę proroka Starego Testamentu i przeczytali chociaż jedno zdanie i zapytali się, co chcesz, Pan Jezu, mi powiedzieć przez to właśnie przesłanie Pisma Świętego. I zawsze, kochani, starajcie się z wielką czcią całować Pismo Święte. Wielki poeta i pisarz Roman Brandstetter, on mieszkał w Poznaniu, był Żydem. Jego dziaduś był wielkim uczonym żydowskim, rabinem. I Brandstetter opowiadał, że w gabinecie dziadusia na centralnym miejscu leżało Pismo Święte. Kiedy ktoś się urodził w rodzinie, rodzina się powiększała, dziadek wszystkich wzywał do swojego gabinetu, zakładał białe rękawiczki, brał Pismo Święte do ręki, całował je, otwierał i uroczyście wpisywał na marginesie księgi imię tego, który się niedawno urodził. I pytał Brandstetter dziadusia: dziadusiu, o co tutaj chodzi? On mówi, bo właśnie nowonarodzone dziecko wchodzi w historię zbawienia, jaka dokonuje się na kanwie Pisma Świętego, i chce, żeby ten mój potomek, wnuk, żył i postępował tak, jak naucza Pismo Święte. Dlatego, kochani, nie wystarczy mieć Księgę Pisma Świętego, ale trzeba ją odczytywać i pytać ciągle: Panie Jezu, Panie Boże, co chcesz mi powiedzieć przez to zdanie Pisma Świętego? Dlatego nasze zadanie, do Was się też zwracam, abyście po tej katechezie otworzyli Pismo Święte Starego Testamentu. Możecie sobie wybrać którąś księgę proroków, przeczytać jedno czy dwa zdania i zapytać się, co, Panie Boże, chcesz mi przez to przesłanie proroka powiedzieć? Co mam zmienić, jak się zachować, żeby Pismo Święte zaowocowało w moim życiu? Powstańcie i uwielbimy Pana Boga w Trójcy osób i powiemy: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia na następnej kropelce radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam bardzo gorąco w Kropelce Radości. Dziękujemy księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za przygotowanie dzisiejszej katechezy. A przed nami nasze konkursowe zmagania. Rozszyfrować musimy 12 konkursowych haseł. Przypominam zasady naszego konkursu. Najpierw wybieramy numer telefonu do studia telewizji Trwam. Później numer konkursowej zagadki, którą odczytam, czekając na Wasze jakie prawidłowe odpowiedzi. Oczywiście tylko na takie czekamy. Numer telefonu dla dzieci z Polski Północnej 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i końcówka 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013. I końcówka 14, kierunkowy z Europy 048. Pokażmy naszą krzyżówkę. Oto ona, 12 konkursowych haseł od 1 do 12. Oczywiście w tym momencie cała czysta, cała pusta, bo czekamy na pierwszy telefon. Przypominam także o tych pewnych miejscach, tak zwanych skrzyżowaniach, w których mogą pokazać się nam literki z hasła, które zostało rozszyfrowane wcześniej. Nagroda w dzisiejszej Kropelce Radości: książka księdza biskupa Antoniego Długosza Z Jezusem przez rok liturgiczny. Bardzo gorąco dziękujemy księdzu biskupowi za
ufundowanie nagród w dzisiejszej Kropelce Radości za podarowanie nam książek. Rozpoczynamy już w najbliższą niedzielę Adwent, a zatem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i chcemy rzeczywiście z Panem Jezusem podążać drogami nowego roku liturgicznego. I jeszcze jedna informacja dla tych wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe zagadki. Wysyłamy do nas, do telewizji Trwam, swoje dane adresowe, abyśmy my mogli wysłać Wam nagrody. Nasz adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl. Ten adres mailowy będzie pokazywał się podczas trwania Kropelki Radości na ekranach Waszych telewizorów. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Piotr. Skąd dzwonisz, Piotrze? Z Bochni. Oto nasza krzyżówka. Od jedynki do dwunastki. Piotrek, co dla ciebie? Dwunastkę. Dwunastkę. Bardzo proszę o zaznaczenie dwunastki. To chyba najkrótsze hasło w naszej dzisiejszej krzyżówce. Znajduje się prawie na samym dole naszej konkursowej krzyżówki. Składa się z trzech liter. Dosłownie z trzech liter. Piotrze, czy jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga. Kolczasty zwierzak ma z igieł kubraczek, latem dreptał po boże, teraz śpi w leśnej norze. Jest. Próbujemy. No, coś się nie możemy doczekać na sygnał, ale ja już teraz ci powiem, Piotrze, że to jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Brawa, brawa dla ciebie i oczywiście dla ciebie także te fanfary nasze konkursowe, które myślę, że usłyszałeś. Prawidłowa odpowiedź to jest jeż. Tak jest. Czekam teraz na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, siostrę, księdza prowadzącego, telewizję Trwam i Radio Maryja. Bardzo dziękuję, Piotrek. Pięknie pozdrawiam Bochnię. Jaka pogoda w Bochni? Nie za fajna. Nie za fajna, czyli co? Chmury? Chmury, tak. Chmury. W Toruniu dzisiaj słoneczko się przedziera od samego rana, więc jest trochę lepiej. Piotrze, ale życzę tobie dobrego humoru i radości w sercu. Trzymaj się dzielnie, z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Do ciebie oczywiście wysylemy nagrodę pocztą. Czekamy na twoje dane adresowe kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, Kropelka Radości w telewizji Trwam. Halo? Halo? Halo, halo. Jak masz na imię? Zosia. Skąd do nas dzwonisz, Zosiu? Z Warszawy. Ile masz lat? 9. Wskakujemy do naszej krzyżówki. Zobacz, co tutaj się dzieje. Mamy zajętą dwunastkę, ostatnie hasło z naszej konkursowej krzyżówki, a zatem masz wybór od pierwszego pytania do jedenastego. Trójkę poproszę. Bardzo proszę, zaznaczamy trójkę. W tym miejscu znajduje się trójka, Zosiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z sześciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Czy jesteś, Zosiu, gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Oto nasza konkursowa zagadka. Niedaleko od drzewa pada, każdy je z ochotą zjada. Okrąglutkie i rumiane, na słoneczku dojrzewane. Jabłka. Jabłko, znaczy. No właśnie, próbujemy wpisać jabłko. Świetnie, tak jest. To jest jabłko i to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratulacje dla ciebie i fanfary dla ciebie, Zosiu, oczywiście. Lubisz jabłka? Tak. A widzisz, ja wolę gruszki, wiesz? Gruszki są dla mnie takie sympatyczniejsze od jabłek, ale no, widać, miłośników jabłek nie brakuje. Zosiu, kogo pozdrawiamy? Babcię, dziadę, mamę, tatę, koleżankę. Y,
Radio Maryja i telewizję Trwam. Mhm. I to wszystko. Dzięki, Zosiu, pozdrawiam ciebie, wszystkich naszych przyjaciół w Warszawie. Bardzo gorąco pozdrawiamy i mówimy sobie do usłyszenia następnym razem, co? Tak. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Zosiu, przypominam, że czekamy także na twoje dane adresowe @tvmyślniktrwam.pl. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Karol. Karol. Ile masz lat, Karolku? 8. Oto nasza krzyżówka. Zajęta trójka, zajęta dwunastka. Który numer dla ciebie, Karol? Piątkę. Piątkę. Bardzo proszę, zaznaczamy piątkę. W pozycji pionowej wpisujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z 8 liter składa się odpowiedź na naszą konkursową zagadkę. Jesteś gotowy, Karol? Tak. Uwaga, uwaga. Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je bierze. Odziera z odzienia i w koniki zamienia. Kasztany. Próbujemy. Tak jest, to są kasztany. Któż z nas nie robił, czy też nie robi różnego rodzaju zwierzaków, stworków z kasztanów? Oto prawidłowa odpowiedź pokazała się już w naszej krzyżówce. Brawa dla ciebie. Karolku, kogo pozdrawiasz? Mamy tę babcię, Karolinkę i Mandzę i Radio Maryja. Bardzo dziękuję. Ja pozdrawiam ciebie serdecznie. Życzę tobie dobrego dnia. Do ciebie nagrodę wysyłamy pocztą. W dzisiejszej kropelce radości jest to książka księdza biskupa Antoniego Długosza Z Jezusem przez rok liturgiczny. Także i tobie przypominam, wyślij do nas swoje dane adresowe kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, Karolku. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo, halo? Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Jak masz na imię? Janek. Janku, ile masz lat? 8. Skąd do nas dzwonisz? Z Borek koło Łęczycy. Oto nasza krzyżówka. Janku, zajęta jest trójka, zajęta jest piątka. I dwunastka. Czy już coś upatrzyłeś dla siebie? Tak, szóstkę. Bardzo proszę, zaznaczamy szóstkę. Także krótka odpowiedź na konkursową zagadkę. Trzy literki, podobnie jak z Panem Jerzem. Jesteś gotowy? Tak. Janku, słuchaj uważnie. Nie las, nie park, chociaż się zieleni. Smaczne tam owoce znajdziesz na jesieni. Sad. Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Próbujemy. Tak jest, to jest sad, a w sadzie różnego rodzaju pyszne owoce. Bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Jakie są twoje ulubione owoce, Janku? Jabłka i banany. A, jabłka i banany, proszę bardzo. Teraz czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, braci, klasę drugą A ze szkoły podstawowej numer 1 w Łęczycy imienia Jana Pawła II. I to wszystko, Janku? Pozdrawiam także ciebie bardzo serdecznie. Także i tobie życzę dobrego dnia. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Cześć Boże, z tej strony Michalina Mądra. Michalina. Ile masz lat, Michasia? 11, ale w styczniu 12. O, którego stycznia? 23. No to już teraz prawie urodzinowo pozdrawiamy. Oto nasza krzyżówka, Michalina. Zajęta jest trójka, piątka, szóstka i dwunastka. Co dla ciebie? Poproszę ósemkę. Ósemkę. Tu jest ósemka.
O, to taka rzeczywiście dosyć długa odpowiedź. Pamiętaj o jednej literce, którą znasz. W tym miejscu mamy spółgłoskę S. Jesteś gotowa, Michalinko? Tak. Uwaga, uwaga. Nie ciasto, nie glina, a lepiona w dłoniach może się zamienić w psa, dom albo konia. Plastelina. Próbujemy. Świetnie, bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję tobie. Dziękuję. I czekam teraz na twoje pozdrowienia, Michalinko. Pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich chorych i cierpiących, Radio Maryja i Telewizję Trwam. Jakie masz plany na dzisiejszy dzień? Co będziesz robić? Na dzisiejszy dzień będę pomagać lekko mamie sprzątać i po południu, tak po obiedzie, obiecałam mojej młodszej siostrze Marcelince, że zrobię z nią masę solną. A, czyli nie z plasteliny, ale z masy solnej i przypuszczam, tak, że będzie też świetna zabawa, co? Tak. Wszystkiego dobrego, pozdrawiaj całą swoją rodzinkę. Dziękuję, Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Także czekam na twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. Za chwilę powrócimy do rozwiązywania naszej konkursowej krzyżówki. Zapraszam was na spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam widzów Telewizji Trwam, a zwłaszcza wszystkie dzieci. Już jutro rozpoczynamy Adwent. Szczególny czas w Kościele. Czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana Jezusa. Ciekawa jestem, czy już pomyśleliście nad tym, jakie podjąć postanowienia, wyrzeczenia, aby jeszcze lepiej przeżyć czas Adwentu. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to macie jeszcze ten czas do jutra, aby te postanowienia podjąć, pomyśleć, co takiego z miłości do Pana Jezusa możemy zrobić? Co Jemu możemy ofiarować? Oprócz naszej modlitwy, naszego udziału w roratach, jakie podjąć dobre uczynki? Jakie wyrzeczenia? Co możemy ofiarować Panu Jezusowi? A myślę, że w tym roku ten czas oczekiwania jest dla nas szczególny, bo właściwie od początku pandemii jest taki w nas czas oczekiwania na to, co będzie, jakie będą nowe wytyczne, co możemy zrobić, czy możemy wyjechać na wakacje, czy też nie, czy możemy pójść do szkoły. Cały czas na coś czekamy. Więc teraz chyba lepiej nam zrozumieć to oczekiwanie na przyjście Jezusa, abyśmy nie byli zaskoczeni, ale żeby nasze serca nieustannie były otwarte, czyste, przygotowane dla Niego. I żeby była w nas tęsknota za Jezusem. Tak jak tęskniliśmy za naszymi bliskimi, z którymi nie mogliśmy się spotkać. Za naszymi przyjaciółmi, z którymi nie mogliśmy widzieć się w szkole czy wspólnie bawić. A przecież doświadczyliśmy też tęsknoty za Jezusem, kiedy nie mogliśmy uczestniczyć we mszy świętej. Czy ta możliwość była ograniczona? Dlatego z tęsknotą chcemy czekać na Pana Jezusa, aby On przyszedł do naszych serc, do naszych domów, aby narodził się w nas, aby nas przemienił i uświęcił. Dlatego z serca wołajmy nieustannie: Maranata, przyjdź, Panie Jezu.
bo to nasze przygotowanie, takie bezpośrednie, zbliża nas do przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Ale chcemy również czuwać i być gotowi na spotkanie z Jezusem na końcu czasów, gdy właśnie nie wiemy, kiedy to się stanie. Ale chcemy oczekiwać, chcemy być gotowi. Najlepszą przewodniczką w tym czasie Adwentu będzie dla nas Maryja, bo to przecież ona najpiękniej oczekiwała, najpiękniej przygotowywała się do narodzin Pana Jezusa, którego nosiła pod swoim sercem. Dlatego niech prowadzi nas po tych drogach adwentowego oczekiwania, czuwania, przygotowania, aby kształtowała nasze serca i zbliżała nas coraz bardziej do Pana Jezusa, by razem z tą tęsknotą wzrastała w naszych sercach miłość do Pana Jezusa i ta pewność, że to nic nie jest ważne, ale to On jest najważniejszy, bo to On jest naszym Panem, naszym Zbawicielem. Kiedy mamy Jego, mamy wszystko. On się o nas troszczy. On daje nam życie, daje nam to, co najlepsze i najpiękniejsze i nigdy nas nie zostawia, nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia. Zawsze możemy być pewni, że On jest blisko i bardzo nas kocha. A to my przez grzech, przez to, że ulegamy złu pokusom, oddalamy się od Niego, gubimy Go, nie czujemy Jego obecności. Ale On zawsze jest blisko i na nas czeka. Dlatego niech umacnia się w nas ta pewność, że Jezus zawsze jest blisko nas. A my chcemy z każdym dniem, z każdą chwilą być coraz bliżej Niego. Życzę Wam takiego głębokiego przeżywania czasu Adwentu, żeby był to czas owocny i błogosławiony. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłą sobotę z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękujemy Magdzie Buczek, założycielce podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Pozdrawiamy Ciebie, Madziu, bardzo serdecznie. Całą Twoją rodzinkę oczywiście także. Powracamy do rozwiązywania naszej konkursowej krzyżówki. Przypomnę, że zajęta jest trójka, piątka, szóstka, ósemka i dwunastka. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Dzień dobry. Dwa bobry. Szczęść Boże, jak masz na imię? Ania. Witam Ciebie, Aniu. Kto mi sunie dzień dobry, temu ja sunę dwa bobry. A my się pozdrawiamy słowami szczęść Boże, albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Aniu, skąd dzwonisz? Z Polski. A z jakiej miejscowości? Z Bydgoszczy. A, z Bydgoszczy. To po sąsiedzku prawie, bo to niedaleko Torunia. Oto nasza krzyżówka. Aniu, ile masz lat jeszcze, powiedz mi? Cztery. Aniu, jedynka, dwójka, czwórka, siódemka, dziewiątka, dziesiątka czy jedenastka? Jedenaście. Jedenastka, bardzo proszę. Zaznaczamy jedenastkę. A, także dosyć krótka odpowiedź, składająca się z czterech liter. Pamiętaj o tym, że znamy jedną literkę, to jest przedostatnia litera, samogłoska E. Czy jesteś gotowa, Aniu? Tak. Uwaga, uwaga, oto nasza krzyżówka. Cztery kąty, a on piąty, lecz to dawne dzieje. Teraz częściej zamiast niego
kaloryfer grzeje? Cztery kąty, a on piąty, lecz to dawne dzieje. Teraz częściej zamiast niego kaloryfer grzeje. Grzejnik? O-o. Cztery literki, przedostatnia samogłoska E. Piec. Próbujemy. Świetnie, udało się, Aniu. Tak jest, to jest piec. Cztery kąty, a on piąty, lecz to dawne dzieje. Teraz częściej zamiast niego kaloryfer grzeje. Aniu, to jest bardzo dobra odpowiedź. Zawsze warto zastanowić się, pomyśleć. Oto są tego rezultaty. Fanfary dla ciebie, gratulacje dla ciebie. Czekam także na twoje pozdrowienia, Aniu. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, brata, babcię, drugą babcię, wszystkich wujków, wszystkich ciociów. Aha. Proszę jeszcze zakropelkę radości, no i to wszystko. Dziękujemy pięknie. My pozdrawiamy ciebie, Aniu. Pozdrawiamy naszych widzów w Bydgoszczy i wszystkiego dobrego życzymy z Panem Bogiem. Pełnego Bogiem. Oto nagroda, przypominamy, książka księdza biskupa Antoniego Długosza z Jezusem przez rok liturgiczny. Wyślij, Aniu, także do nas swoje dane adresowe kropelka@tv-trwam.pl. Proszę bardzo, telewizja Trwam, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kto jest z nami? Amelka. Amelko, skąd do nas dzwonisz? Przedworza koło Kolbuszowej. Aha, to już wszystko wiemy. Ile masz lat, powiedz mi jeszcze? 8. Wskakujemy do naszej krzyżówki, Amelko. Mamy 1, 2, 4, 7, 9 albo 10 do wzięcia. Co dla ciebie? 4. Bardzo proszę, zaznaczamy 4, gdzie ona jest. A, tutaj, w tym miejscu krzyżówki. Zobacz, mamy literkę K, która rozpoczyna, spółgłoskę K, która rozpoczyna prawidłową odpowiedź i tam gdzieś po drodze mamy jeszcze jedną spółgłoskę L. Czy jesteśmy gotowi, Amelko? Tak. Uwaga, uwaga. Ma długie uszy, futerko puszyste, ze smakiem chrupie sałaty listek. Królik. Próbujemy. Tak jest, to jest królik, to jest bardzo dobra odpowiedź. Amelko, bez problemu sobie poradziłaś z naszą konkursową zagadką. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, siostrę, babcię i dziadka. I telewizję Trwam, Radio Maria i księdza prowadzącego. Bardzo dziękuję. Amelko, jakie masz plany na dzisiaj? Co będziesz robić? Będę czytać książkę. Aha, no bardzo dobre postanowienia i plany. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Dobrego dnia życzę. Z Panem Bogiem, Amelko. Boże. Szczęść Boże. I oczywiście czekam także na twoje dane adresowe. Przypomnę, że bardzo gorąco was prosimy, aby te dane były kompletne. Podajemy swoje imię, nazwisko, nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego, miejscowość, w której znajduje się poczta i bardzo proszę dopiszcie także numer telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. To sprawi, że te nasze nagrody bardzo szybko dotrą do waszych domów. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Oliwka. Skąd dzwonisz, Oliwio? Ze Szczegomia. Ile masz lat? 6. Zobacz, co się dzieje na naszej konkursowej krzyżówce. Została nam wolna 1, 2, 7, 9 albo 10. 10.
Bardzo proszę, zaznaczamy dziesiątkę. Dwie literki już znamy. Znamy ostatnią literkę, którą jest samogłoska y, i jeszcze mamy spółgłoskę p przed ostatnim polu. Jesteś gotowa, Oliwio? Tak. Uwaga. Bywają wiszące, bywają stojące, o zmroku w mieszkaniach zastępują słońce. Lampa. No popatrz na literki, które masz i dostosuj swoją odpowiedź. Lampy. Mhm. Prosimy wpisać. Tak jest, to jest bardzo dobra odpowiedź. To są lampy. Brawa dla ciebie także nasze konkursowe uroczyste fanfary zabrzmiały. Oliwio, kogo pozdrawiamy? Mamę, całą rodzinę i czego. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, Oliwio. Życzę dobrego dnia. Jaka pogoda u ciebie dzisiaj? Zachmurzona. Czyli taka typowo jesienna, co? Tak. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Wysyłaj do nas swoje dane adresowe kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo. Halo, halo. Jak masz na imię? Julka. Julcia, skąd dzwonisz? Z Warszawy. Z Warszawy. Ile masz lat? 7. Oto nasza krzyżówka. Została nam, Julcia, jedynka, dwójka, siódemka albo dziewiątka. Jeden. Jedynkę. Bardzo proszę, zaznaczymy jedynkę. Także znamy dwie literki. Kończymy samogłoską A. Natomiast w tym polu, trzecim od końca, mamy spółgłoskę S. Bierzemy się za zagadkę, Julka? Tak. Uwaga, uwaga. Z zielonych liści jej ogromna głowa... Smaczna, gotowana, kiszona, surowa. Kapusta. Próbujemy. Tak jest, to jest kapusta. To jest bardzo dobra odpowiedź. Lubisz kapustę, Julka? Tak. Którą? Kiszoną, gotowaną? Gotowaną. Julcia, kogo pozdrawiamy? Tatę, mamę i siostrę i księdza. Bardzo dziękuję. Ja pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Także od nas, od telewizji Trwam, pozdrów całą swoją rodzinkę. Dobrze? Mhm. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Ponownie nasze pozdrowienia przesyłamy także do wszystkich przyjaciół naszych w Warszawie. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się dodzwonił? Sara. Ile masz, Saro, lat? Ja mam lat 10. 10. Świetnie. Oto nasza krzyżówka. Została nam, Saro, dwójka, siódemka albo dziewiątka. Poproszę siódemkę. Oto siódemka. Pamiętaj o jednej literce, którą znamy. W drugim polu mamy samogłoskę E. Gotowa i zwarta? Mogę czytać, Saro, tak. Zagadkę? Uwaga, uwaga. Puste pola, moknie rola, deszcz od rana do wieczora. Jaka to jest roku pora? Jesień. Próbujemy. Tak jest, to jest... To jest jesień za oknem, no tak jak teraz, czyli rzeczywiście deszczowo, często pochmurnie, dosyć zimno, mamy jesień. Ja ci powiem szczerze, że ja jesieni nie lubię. Nie wiem jak ty, Saro, lubisz jesień? Ja też nie lubię. A widzisz, no właśnie, no to mamy wspólne zdanie w tym temacie. Teraz czekam na twoje pozdrowienia, Saro. Ja pozdrawiam Amelkę, która przed chwilą tutaj występowała, babcię Tereskę, dziadka Jana i całą rodzinę. I Radio Maryja. Mm-hmm. A Amelka to twoja koleżanka, Saro? No tak, koleżanka. Bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że w takim składzie koleżeńskim uczestniczycie także w Kropelce Radości, no i wygrywacie nagrody. Czyli szczęście wam dopisuje, co?
Wszystkiego dobrego, Saro. Z Panem Bogiem. Wysyłamy do Ciebie także książkę księdza biskupa Antoniego Długosza Z Jezusem przez rok liturgiczny. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Piotrek. Witam Ciebie. Skąd dzwonisz, Piotrze? Puszczykowa. Z Puszczykowa. Piotrze, została mi dwójka albo dziewiątka. Jaka decyzja? Dziewiątka. Dziewiątka. Bardzo proszę o zaznaczenie dziewiątki. Mamy tam jedną literkę w trzecim polu, dosłownie w samym środku prawidłowej odpowiedzi. Mamy spółgłoskę L. Jesteś gotowy, Piotrze? Tak. Uwaga, uwaga. Zwierz ten nosi z rogów wieniec, bo waleczny jest szaleniec. Zwierz ten nosi z rogów wieniec. Jeleń. Próbujemy. I to jest świetna, bardzo dobra odpowiedź. Tak jest, chodziło nam o dostojnego jelenia z takim pięknym porożem. Teraz czekam na Twoje pozdrowienia. Piotrze, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, ciocię, babcię i Radio Maryja. Dziękuję ślicznie za Twoje pozdrowienia. Tobie życzę dobrego dnia. I oczywiście dzięki. I przypominam o tym, żeby wysłać do nas swoje dane adresowe. Wszystkiego dobrego, Piotrze. Z Panem Bogiem. Kropelka radości. W telewizji trwam. Bardzo proszę. Halo? Halo. Halo, halo. Jak masz na imię? Piotr. Trzeci Piotrek dzisiaj dodzwonił się do kropelki radości. No i czwarty, który prowadzi. Oto nasza krzyżówka. Bardzo proszę. Piotrze, została nam tylko i wyłącznie dwójka, a zatem zaznaczyliśmy już dwójkę. Pamiętaj, że w przedostatnim polu mamy samogłoskę A. Czy jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga, oto nasza zagadka numer dwa. Co to za podróżnik? Może mi powiecie, gdziekolwiek wyrusza, domek ma na grzbiecie. Ślimak. Próbujemy. Świetnie. I tym samym rozwiązaliśmy całą naszą dzisiejszą krzyżówkę. Dlatego na zakończenie zabrzmiały te mega uroczyste fanfary. Gratulacje także dla Ciebie, Piotrze. Czekam teraz na Twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, całą moją szkołę i całą drugą C. Pozdrawiam Bartka, mojego brata i siostrę Julcię. Mm-hmm. Kto też. Kto jest u was najstarszy? Bartek. Ile ma lat? 23. Potem? Julcia. Aha, ile ma lat Julcia? 21. I później ty, Piotrze, tak? Tak. Świetnie. Pozdrawiaj swoje rodzeństwo. Ja pozdrawiam także ciebie bardzo gorąco. Życzę dobrego dzisiejszego dnia. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękuję, z Panem Bogiem. I oczywiście na zakończenie naszego programu pragniemy przypomnieć wam wszystkim o konieczności wysłania swoich adresów do nas mailem kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Kto nie ma możliwości skorzystania ze skrzynki mailowej, może zadzwonić do sekretariatu telewizji Trwam od poniedziałku do piątku 56 610 72 58. Dzwonimy od godziny 9 do godziny 15. Nagroda w dzisiejszym programie to książka księdza biskupa Antoniego Długosza Z Panem Jezusem przez rok liturgiczny. Przypominam także o adwentowych postanowieniach. Trzeba wysprzątać nasze serca, trzeba stawać się lepszymi, abyśmy mogli przywitać Pana Jezusa w tym szczególnym dniu, dniu świąt Bożego Narodzenia. O tym będziemy sobie nawzajem przypominać podczas naszych kolejnych spotkań. Dziękuję za dzisiejszy udział w Kropelce Radości. Pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco. Wszystkim życzę dobrego dnia i mówimy sobie do zobaczenia w Kropelce Radości w następnym odcinku. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.